Dzień dobry, Ines Pomorska-Jarząb. Dziś w ramach Biura Karier Bliżej Biznesu mam przyjemność rozmawiać z panem Tomaszem Lisińskim, prezesem Odry Opole i członkiem zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co pana zdaniem jest najtrudniejsze w zarządzaniu zespołem? Bardzo trudne pytanie. Łatwiej byłoby chyba powiedzieć, co jest najłatwiejsze. Najłatwiejsze to jest chyba to, żeby cieszyć się z sukcesów. Pytanie, jak do nich dojść. No i to jest właśnie szereg tych pytań, na które nie znam odpowiedzi, a próbujemy do nich dojść. I ciężko znaleźć to, co jest najtrudniejsze. Na pewno zarządzanie ludźmi to jest dziedzina bardzo obszerna i każdy z osób, które zarządza, na swoim przykładzie, na przykładzie organizacji, którą zarządza, dochodzi do najlepszej drogi i nią się kieruje. Ja wiem, że całkiem inaczej wygląda funkcjonowanie organizacji zajmujących się zwyczajną produkcją, chociaż nigdy w życiu nie miałem przyjemności w nich pracować, a całkiem inaczej wygląda zarządzanie w obszarze sportu, z czego ja się wywodzę, w czym funkcjonuję i wiem, jaki szereg tutaj trudności na nas czeka. Myślę, że najtrudniejsze jest to, żeby zarządzać bez emocjami. Bez emocji. To te emocje, którymi często się kierujemy, powodują, że nie zawsze podejmujemy dobre decyzje. Wydaje mi się, że wiele decyzji, które podejmujemy podczas procesu zarządzania, powinniśmy podejmować na chłodno, czyli po przeanalizowaniu najlepszych ścieżek i doboru tych najlepszych ścieżek. A w jaki sposób panować nad tymi emocjami jeszcze w takiej branży? No najłatwiej, to taka chyba metoda najprostsza, żeby w pewien sposób spróbować wyjść z samego siebie, stanąć z boku i ocenić tą sytuację realnie, nie pod wpływem emocji. Ja mogę powiedzieć na przykładzie klubu piłkarskiego, który mam przyjemność zarządzać. No to są decyzje, które moglibyśmy podejmować pod wpływem chwili, pod wpływem wyniku z ostatniego meczu, tuż po zakończeniu tego meczu, tuż po wyniku, który był niekorzystny, po niestrzelonym karnym w 90 minucie, podejmować pewne decyzje, które nie zawsze będą najlepsze dla organizacji, a często wręcz przeciwnie, będą one najgorsze. Więc tutaj należy ostudzić emocje, zapanować nad sytuacją, przeanalizować najlepsze drogi, porozmawiać z osobami, które w tym procesie decyzyjnym mogą pomóc otworzyć szersze wrota na podjęcie najlepszej decyzji. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element w zarządzaniu, żeby umieć z ludźmi porozmawiać, posłuchać, co ci ludzie mają do powiedzenia, czy na swoją obronę, czy ktoś w kierunku ataku na daną sytuację. To są takie elementy, które wydaje mi się, że mogą zdecydowanie pomóc w podjęciu najlepszej decyzji. Więc te emocje, wyzbyć się emocji nie da się w ogóle, nie ma takiej możliwości, ale starać się ocenić sytuację na chłodno, można to zrobić. Nie zawsze każda decyzja potrzebuje natychmiastowej decyzji, nie każda sytuacja potrzebuje natychmiastowej decyzji. Można się z pewną decyzją chwilę wstrzymać. Najważniejsze, żeby ona była najlepsza dla danej organizacji. Myślę, że te emocje to jest słowo klucz. A jaka była najważniejsza taka sytuacja w pana życiu zawodowym, taka kluczowa, którą pan pamięta i którą chciałby się pan podzielić? Myślę, że takiej sytuacji, takiej jednej sytuacji kluczowej nie miałem. Myślę, że całe moje życie zawodowe jest ciągiem zdarzeń, które jedno wywołuje drugie. Na pewno mogę zacząć od momentu, kiedy tak naprawdę wszedłem do świata sportu aktywnie, przychodząc w wieku 11 lat na stadion przy ulicy Leskiej, czyli na obiekcie, w którym jesteśmy dzisiaj, kiedy zacząłem swoje życie ze sportem na ty, jako piłkarz, jako zawodnik, jako kandydat na piłkarza, jako chłopak, który po prostu marzył o tym, żeby grać w piłkę. I z każdym kolejnym rokiem, z każdym kolejnym czasem dochodziły nowe doświadczenia, nowe sytuacje, które spowodowały, że dzisiaj mogę powiedzieć, że bez tego sportu żyć nie potrafię. Ewoluowałem przez ten długi czas, bo zarówno byłem tym młodym adeptem piłkarskim, jak i później zawodnikiem, mając też pewne doświadczenia swoje trenerskie,
Następnie w obszarze zarządzania sportem, do którym się realizuję do dzisiaj. Na każdym z tych etapów spotykały mnie zdarzenia, które mnie zbudowały i stworzyły, ulepiły takim, jakim jestem dzisiaj. Więc ciężko mówić o jednym takim znaczącym wydarzeniu. Owszem, mogę powiedzieć o jednej sytuacji, która miała taki pewien impuls. I to będzie takie podzielenie się trochę swoją taką sytuacją życiową, ponieważ kończąc studia w obszarze zarządzania, zdecydowałem się na emigrację, ale taką w formie przygody życiowej. I będąc za granicą, a dokładnie w Szkocji, w mieście Glasgow, po dniu pracy oglądałem telewizję i zdarzyło się coś takiego, co wyryło we mnie taką myśl, tak, to jest ten czas. Wówczas oglądając telewizję, Platini podniósł karteczkę, że organizatorem Euro 2012 będzie Polska i Ukraina. To był prawdopodobnie 2007 albo 2008 rok. Wówczas zdecydowałem z przyszłą swoją małżonką, tak, wracamy do Polski, bo tam jest przestrzeń do tego, żeby robić coś, co będzie mi w życiu dawało sobie. Jest szansa na rozwój. Jest szansa na rozwój, zdecydowanie tak. I to był taki impuls, który spowodował, że faktycznie w przeciągu 10 dni byliśmy spakowani i byliśmy w Polsce z powrotem. I poczułem, że tak, to jest miejsce dla mnie, gdzie chciałbym działać, gdzie chciałbym się rozwijać i gdzie chciałbym coś po prostu po sobie pozostawić. A z perspektywy czasu była to dobra decyzja, jak pan uważa? Z perspektywy czasu była to bardzo dobra decyzja. Zresztą wychodzę z założenia, że w życiu żadnej decyzji nie można żałować. Wszystkie decyzje, które podejmujemy, pod warunkiem, że podejmujemy świadomie, to są decyzje dobre, ponieważ albo nam coś dadzą, albo dadzą wymiernego, albo nas czegoś nauczą w dalszej perspektywie. Więc na pewno tamta decyzja była bardzo dobra. Przyjechałem do Opola po pewnym czasie. Zacząłem pracę właśnie jako koordynator do spraw Euro 2012 w Opolu. Zacząłem się realizować w obszarze, w którym czułem, że mogę najwięcej zrobić dla siebie, jako dla samorozwoju, jak i dla ludzi, którzy wokół mieli pewne oczekiwania. A to była praca skierowana na zbudowanie czegoś dla ludzi. Rozpoczęliśmy wówczas przygotowania na poziomie miasta do Euro 2012, których efektem była baza treningowa przy ulicy Wandy Rutkiewicz dzisiaj, czyli obiekt, który spełnia wymogi UEFA jako baza treningowa do Euro 2012. To było coś, czym zajmowałem się, czymś doczułem się powołany i coś dało mi wielką satysfakcję. Ale cały czas przy tym był klub, cały czas przy tym była Odra Opole, która przychodziła swoje trudne chwile, więc tak, wracając do tej decyzji, tak, to była bardzo dobra decyzja, z której jestem bardzo szczęśliwy i która była w pewien sposób impulsem dla mnie do dalszego działania. A co spowodowało, że zrezygnował pan z kariery na boisku? Ciężko powiedzieć o karierze na boisku. Owszem, zagrałem kilka meczów na drugim poziomie rozgrywkowym. Byłem powoływany do kadry młodzieżowej, kadry Polski, która wówczas przygotowywała się do Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Ale moja kariera, ciężko powiedzieć, że to była kariera z tego, że nie do końca byłem przekonany, że to jest ten obszar, w którym chcę się spełniać. Życie zawodowego piłkarza, szczególnie 20 lat wstecz, było dość trudne. To nie było coś, co dawało mi jakąś taką gwarancję, że nakład włożonej pracy przyniesie mi takie efekty, jakie bym oczekiwał. Kontuzje sportowe, które są w sporcie, które były, ale i są w sporcie, wówczas były dużo większym problemem, gdyż ten poziom medycyny, poziom leczenia był dużo gorszy niż jest to obecnie. Dzisiaj kontuzje, które ja przeżywałem w tamtym czasie, będąc młodym zawodnikiem, predysponują do grania po pół roku, a czasami nawet i w krótszym okresie czasu. Dzisiaj to dużo dłużej, dzisiaj dochodzi się dużo szybciej niż wówczas dochodziło się do zdrowia. Taka jedna z kontuzji, a zasadniczo dwie kontuzje tego samego problemu w kolanie spowodowały, że musiałem się mocno zastanowić i powiedzieć sobie, życie zawodowego piłkarza nie jest dla ciebie, ale owszem, życie w sporcie zawodowym nie jest dla ciebie. Także tak to się potoczyło, nie było w tym przypadku i bardzo się cieszę, że tak się stało. Do dzisiaj gram w piłkę nożną bardzo chętnie, sprawia mi to wielką satysfakcję, jeszcze większą niż wówczas, kiedy miałem ambicje bycia piłkarzem.
ponieważ dzisiaj to robię z czystą przyjemnością, dla frajdy, w bardzo dobrym towarzystwie. Bez poczucia presji. Ta presja, bez poczucia presji, ale ta presja sportowa jest bardzo ważna, ponieważ ona powoduje, że chce nam się rozwijać, chcemy być lepsi. Presja sportowa w przypadku sportowca jest rzeczą naturalną i ona dodatkowo mobilizuje. Więc dzisiaj nie ma tej presji sportowej, dzisiaj jest presja oczywiście na wynik sportowy w obszarze klubu, którym zarządzam, ale jest to taka zdrowa presja, która napędza mnie do dodatkowego działania. A ta presja piłkarska, o niej mogą powiedzieć piłkarze na poziomie Ligi Mistrzów, oni mogą powiedzieć piłkarze na poziomie reprezentacyjnym, strzelający sytuację decydującą w finale Mistrzostw Świata. Nie zaś piłkarze na poziomie kraju tutaj. To jest zawód piłkarza, jest jednym z najpiękniejszych zawodów świata, pod warunkiem, że się go wykonuje mądrze i poświęca się temu od początku do końca. Ja wiedziałem, że nie mogę się temu poświęcić do końca kiedyś, dzisiaj tego absolutnie nie żałuję, ale wielu młodym zawodnikom dzisiaj życzę tego, żeby poświęcili się temu do końca, bo są do tego fantastyczne warunki. Otóż są fantastyczne warunki do rozwoju dla młodych piłkarzy. No właśnie, a jakie ma Pan rady dla studentów, którzy wchodzą na rynek pracy? Oj, tych rad byłoby chyba bardzo dużo. Ja dzisiaj widzę, że bardzo ważne w życiu być zdeterminowanym i nastawionym na pewien cel. To znaczy, trzeba nakierować swoją ścieżkę, dokąd chce się zmierzać. I bardzo ważne, żeby sobie pewne rzeczy już w tym kierunku układać. Odważnie do tego brnąć, co jest bardzo ważne. Nie bać się po drodze pytać, nie bać się być osobą, która nie wie, osobą, która chce się rozwijać. Ja osobiście patrzę na młodych ludzi jako wielki, przeogromny potencjał, pod warunkiem, że te osoby chcą się uczyć. Uważam, że osobiście nie chcę współpracować z osobami, które uważają, że wszystko wiedzą. Dla mnie to są osoby, które tak naprawdę są już pozamykane, które nie chcą samo się doskonalić, nie chcą się rozwijać. Takich osób ja w swoim środowisku, w swoim bezpośrednim sąsiedztwie nie potrzebuję. Zresztą tak samo jak ja sam. Uważam się za osobę, która nie wie wszystkiego, ale chce tą wiedzę zdobywać. Takimi ludźmi chce się otaczać i uważam, że to jest też ścieżka dla młodych ludzi, którzy powinni właśnie nie tyle pokazywać, że czegoś nie potrafią, ale nie bać się o tym mówić. Ponieważ dla pracodawcy, dla osób potencjalnie chcących takiego młodego człowieka zatrudnić, to są osoby wartościowe. Pytanie, jak funkcjonuje dana organizacja? Tak funkcjonuje organizacja mojego klubu. Pewnie są organizacje, które potrzebują osób doskonałych. Nie umiem się za nie wypowiedzieć. Ja uwielbiam osoby, które chcą się rozwijać, które chcą się uczyć, które pytają, które mają inicjatywę własną, bo to też jest bardzo ważne. Chciałbym wtedy podać narzędzia do zrealizacji tej inicjatywy. Mają ten pomysł. Ten pomysł, dokładnie. Ta idea, którą ktoś z ideą przychodzi, ma jakiś plan, ja z przyjemnością takiej osobie pomogę, podam jej rękę, podpowiem. Jednak sam proces realizacji zostawię już dla tej osoby, ale głównie nie dlatego, żeby mieć wielki pożytek dla organizacji, ale głównie dla tej osoby, która na podstawie tego przykładu, który przeprowadzi od A do Z, pozna swoje możliwości, swoje lepsze i słabsze strony. Będzie się też uczyć. Zdecydowanie się nauczy. Tak, to jest bardzo ważne. Więc na pewno dla młodych ludzi to jest bardzo dużo dobrych dróg do rozwoju, ale najważniejsze jest to, żeby pokazać inicjatywę i chcieć. Nie może być tak, że potencjalny pracodawca musi od danego kandydata wszystko wyciągnąć. Pracodawcy zdecydowanie wolą osoby z inicjatywami, ale oczywiście takie, które też potrafią funkcjonować w grupach, bo współpraca, praca w grupie to jest jeden z najtrudniejszych elementów funkcjonowania. Każdy ma swoje. Jeszcze w dobie pandemii. A zdecydowanie w dobie pandemii tak, kiedy nie ma tego kontaktu bezpośredniego. Myślę, że bardzo ważna jest praca zespołowa, kiedy funkcjonujemy. Ja wywodzę się ze sportów zespołowych, ze sportów drużynowych. One się zdecydowanie różnią od sportów indywidualnych, gdzie tak naprawdę wszystko zależy od jednostki. Tutaj zależy od grupy, od drużyny, od relacji, które są wewnątrz, od sympatii, antagonizmów, skupienia wokół wspólnego celu. Ja tak zostałem nauczony od dziecka takiego funkcjonowania i taki też sposób zarządzania staram się przekładać na OKS Odra Opole.
ponieważ Odra Opole to jest klub, to jest drużyna, to jest grupa osób o zróżnicowanym potencjale, ale bardzo dużym potencjale, a grupa osób, która dzisiaj dostaje szansę budowania klubu na profesjonalnych zasadach, co jest bardzo ważne i oddaje się temu bez reszty, ponieważ nigdy wcześniej takiej szansy nie dostało. Czyli danie ludziom szansy, które wcześniej takiej szansy nie mieli, jest bardzo ważnym elementem w zarządzaniu. I to ich zdecydowanie rozwija. I to ich zdecydowanie rozwija i to też jest ścieżka właśnie dla tych młodych studentów, którzy fajnie jak się skupiają wokół jakiegoś wspólnego celu, z którym się identyfikują. Ja staram się ludzi zidentyfikować z celem, a naszym celem jest stworzenie najlepszej wersji Odry Opole w historii, więc czy nam się to uda, czy nie, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale warto do tego dążyć, warto do tego zmierzać, ponieważ to na końcu finalnie daje wielką satysfakcję. A po drodze są porażki, po drodze są problemy, po drodze są trudności, których pokonanie tylko i wyłącznie wzmacnia. Ale świadomość niedoskonałości jest bardzo w życiu ważna, ponieważ pozwala nam dążyć do samodoskonalenia. A co jest, uważam, że ścieżka do osiągnięcia celu. Bardzo dziękuję za cenne słowa, dziękuję za wywiad i dziękuję za poświęcony czas i w nowym roku życzę wszystkiego najlepszego. Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. No i z tego miejsca życzę studentom, żeby znaleźli swoją najlepszą ścieżkę, swoją najlepszą drogę i żeby mieli satysfakcję z tego, co robią, co realizują w ramach nakreślonych swoich życiowych planów. A na pewno w młodych ludziach jest bardzo dużo energii, którą warto wykrzesać, ale nikt nie tego nie wykrzesa, jeśli on tego nie zrobił sam. Także serdecznie tego życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.